Cześć, witajcie, ja jestem Siembid, a to kolejny odcinek z Metin2 Polska. Zapraszam. Na start chciałbym Wam przypomnieć o pozostawieniu subskrypcji, bo duża część osób jeszcze tego nie robi, a to bardzo ważne. A jak już to zrobicie, dajcie dzwoneczek z opcją wszystko, wtedy nic Was nie ominie. No i oczywiście łapeczka w górę, komentarz odnośnie filmu, bądź jeżeli macie jakieś pytanie, chętnie na nie odpowiem. A wszystkie inne rzeczy, o których powinniście wiedzieć, znajdziecie w opisie. Tak prezentuje się Wilikan, poziom 42, takie mamy dzidy, zakładamy. I oczywiście trzeba jeszcze wbić nickbony, żeby było ich 5. Kolejny profit ze sklepu, jak widzicie mam już 10, a lada moment będzie tych wonów o wiele więcej, bo jest ich 11 wonów i 69 kk. Tutaj PvP z Maro Games, ziomeczek też streamuje, także jeżeli chcecie to sobie wbijcie, zobaczcie. Gra sobie wojownikiem, jak widać body. No ale w PvP póki co i jak na razie nie ma ze mną najmniejszych szans. Jak widzicie tutaj na załączonym obrazku pożyczam sobie od ziomeczka, od którego pożyczyłem wcześniejszy ekwipunek, białko i zbroję, a zarazem oddaję mu 8 wonów. To jest te 8 wonów, za które kupił mi on zbroję, tą, którą mam na sobie. Także jesteśmy kwita i bardzo się z tego powodu cieszę, bo bardzo nie lubię mieć długów. Robię sobie skille, bardzo to mozolnie idzie. Zobaczycie w kolejnych materiałach, jak to fatalnie pali. No i w międzyczasie oddaję sobie zęby do biologa. No i otwieram sobie skrzynię ucznia. Dlaczego? Żeby mieć egzo. Ale egzo, no to raczej mnie tutaj nie uratuje. Dlaczego? Zaraz zobaczycie. Pierwsze egzo niepomyślnie. Drugie egzo. Udało się. Mamy M2. I trzecie egzo niepomyślnie. No i dodaję sobie wcześniej wspomniane bony. Mam ich 4. Teraz trzeba zorganizować dodanie 5. bonu. Jakieś tam metki, no ale raczej dropu z tego za wielkiego nie ma. No i przy okazji zabicie wodza orków. Przyda się do misji, chyba u dozorcy. No i postanowiłem sobie, że jak tutaj już jestem, to będę sobie bił te metiny cienia. No i tak sobie biłem. Przy okazji otworzyłem sobie szkatułkę wodza orków i poleciała mi zielona mikstura D, 10 sztuk. A tak sobie radzi likan na BO z takimi skillami, z takim ekwipunkiem na tym poziomie. Nie najgorzej, chociaż mogłoby być lepiej. No i kolejna część metinów. Tak jak już mówiłem, myślałem, że coś wydropię, no ale niestety nic ciekawego nie udało mi się wydropić. Przy okazji dropię pierwsze 10 odłamków, więc trzeba będzie udać się niedługo do alchemika. Chyba właśnie to w tym momencie robię i pierwszy Contra Coris na moim likanie. Tutaj dzik wojenny na 20 dni z transmutacją mani. Jest to pożyczony dzik, oczywiście by biegać szybciej i bić więcej. Ale to niedługo, bo w kolejnych materiałach zobaczycie coś, co naprawdę będzie mega spektakularne, mega kosztowne. No i będę miał w końcu coś swojego. A tutaj zobaczycie najgłupiej wydane pieniądze na świecie, czyli transmutacje. Tak, transmutowałem sobie dzidy na szpony Zodiaku i na zbroję Zodiaku. Szpony prezentują się następująco, a zbroja już zaraz to zobaczycie, jak będzie wyglądała. Uwaga, zakładam tak. No i tak możecie mnie obecnie zobaczyć na serwerze. Nie wygląda to źle, bo ta zbroja na 42 level jest naprawdę fatalna. Wiem, że ten jeden won mógłbym przeznaczyć na coś całkowicie lepszego, ale mi się podoba, jestem z tego zadowolony. No niestety się nie świecę, ale trudno. Tutaj kupiłem ten nasior i to był największy błąd na świecie, no ale o tym też dowiecie się później. I ulepszanie ebonków na plus 8 udało się, na plus 9 niestety, jak widzieliście, spaliło. Kolejne na plus 8 spaliło, na plus 8 spaliło. Na plus 8 spaliło, na plus 8 spaliło, na plus 8 może teraz się uda, troszeczkę poczarujmy, tak. No i niestety też spaliło. No i tutaj jakieś malutkie donejciki w postaci jakichś autopotek malutkich i PvP z ziomeczkiem gaszę pożar. Czy wygrane, czy przygrane, zaraz się o tym dowiecie. A tymczasem moim priorytetem staje się zdobycie szarfy. Czy mi się to uda, czy nie, to zobaczycie w tym lub w kolejnym materiale, nie będę spoilerował. No, udać się uda, to jest oczywiste, ale kiedy, to musicie sami tutaj sprawdzać i kontrolować sytuację. Kolejny ząb niestety zepsuty, kolejna książeczka niestety zepsuta i udajemy się do V3 i tutaj pozdrawiam serdecznie ziomeczka YP25. Jeżeli chcecie sobie u niego wykupić expa, no to jeden won kosztuje 1 godzinka. Ziomeczek ma 55 level, ale jest tak odpalony, że widzicie, jakie tutaj cuda działa. I jeżeli chcecie wyekspić się na wyższy poziom, przebijając ten 55, ekspiąć się na poziomie naprawdę ten exp idzie mega szybko. Dlaczego mam nie korzystać z takiej opcji, a przy okazji tutaj reklama dla ziomeczka, by też sobie zarobił. No ja też tutaj próbuję swoich sił, w V2 oczywiście, z królową. Królowę sobie zabiłem, troszeczkę to trwało i chyba ze 2 albo 3 razy zaliczyłem dętkę przy tej królowej. Mamy kamień duchowy, tak, szkoda, że to nie są czasy, gdzie kamień duchowy był naprawdę dobrą walutą, teraz on jest niestety potrzebny tylko do czytania tych skilli i jest bardzo mało warty. I pozdrawiam tutaj po raz kolejny Maro Games. A z Wami się żegnam do kolejnego materiału, widzimy się oczywiście na serwerze Polska, pamiętajcie o subach, dzwoneczkach, łapkach w górę, komentarzach, no i o wszystkich linkach, które są w opisie. Trzymajcie się, cześć!